Cześć, z tej strony Martyna. Jestem farmaceutką i dzisiaj opowiem Wam o lekach, które można kupić bez recepty przy zaburzeniach erekcji. A więc kogo dotyczą zaburzenia erekcji? Są to mężczyźni w wieku głównie od 40 do 60 lat, ale nie tylko. Często sprawa ta dotyka również mężczyzn młodszych. I różne źródła różnie podają. W niektórych źródłach nawet pojawiają się informacje, że zaburzenia erekcji mogą dotyczyć 50% mężczyzn. No to by wynikało, że co drugi. W większości jednak źródeł jest tak około 10-15% i myślę, że to jest bardziej realne niż 50%, no to już się wydaje bardzo dużo. No i te zaburzenia erekcji charakteryzują się tym, że jest niezdolność do uzyskania erekcji lub do utrzymania tej erekcji wystarczająco długo, żeby odbyć stosunek seksualny i żeby to był satysfakcjonujący stosunek seksualny. Przyczyn zaburzeń erekcji jest dużo i zacznijmy może od trybu życia. Oczywiście używki, czyli alkohol, papierosy, to są używki, które będą pretendowały do tego, że do zaburzeń erekcji może dojść. Brak ruchu, zmęczenie, stres, niewyspanie, nadwaga. To są te wszystkie sprawy, które dotyczą trybu życia, które mogą mieć wpływ. Druga sprawa są to czynniki psychiczne, czyli właśnie jakieś takie sytuacje stresowe, lękowe, które będą wpływały też na te aspekty fizyczne. Poza tym choroby. Część chorób może powodować zaburzenia erekcji i jedną z takich podstawowych jest cukrzyca. Poza tym miażdżyca, nadciśnienie, choroby serca i depresja, z czego depresja jest w ogóle ciekawym tematem, ale to może powiem za chwilę, o co wchodzi w depresji. Poza tym leki. Leki, które są stosowane przy chorobach serca, ale właśnie też leki, które są stosowane przy depresji. Czyli i depresja może powodować zaburzenia erekcji i leki, które stosujemy, żeby tą depresję zniwelować, mogą powodować zaburzenia erekcji. Więc tutaj przy depresji tak naprawdę to lekarz musi dopasować odpowiednie leki do danego pacjenta, żeby do takich zaburzeń nie dochodziło. I teraz co możemy zrobić, żeby tak naprawdę zapobiegać i leczyć zaburzenia erekcji? No to podstawową sprawą oczywiście jest zmiana trybu życia. A więc więcej się wysypiać, ograniczyć stres, ograniczyć używki, czyli papierosy, alkohol. No i jeżeli jest nadwaga, to tak naprawdę zgubienie kilkunastu lub zależy jaki to jest stopień, a jeżeli jest otyłość, no to również kilkudziesięciu kilogramów na pewno również pomoże w tym, żeby do zaburzenia erekcji nie dochodziło lub żeby je zniwelować, ale także aktywność fizyczna, żeby wprowadzić w ciągu dnia aktywność fizyczną, chociaż jakieś takie małymi kroczkami, nie od razu tam jakieś maratony, ale oczywiście chociaż trochę codziennie po trochu, żeby tą aktywność fizyczną wprowadzać. Jeżeli to nie są czynniki psychiczne, no bo o tym tak naprawdę, no to już może zadziałać psycholog, psychoterapeuta, czy jeżeli jest potrzeba, to psychiatra, lekami, a czynniki psychiczne też łatwo jest wychwycić, ponieważ one pojawiają się nagle. Czyli nie było zaburzenia erekcji i nagle zaczyna się pojawiać problem. A jeżeli chodzi o jakieś choroby, czy coś w organizmie zaczyna się dziać, to tak naprawdę te zaburzenia erekcji jakby postępują. Zaczynają coraz bardziej one się rozwijają i coraz bardziej doskwierają i przeszkadzają tak naprawdę w życiu. No więc jeżeli to już poprawiliśmy tryb życia, to nie są czynniki psychologiczne, no to wtedy możemy zasięgnąć już leczenia farmakologicznego. I w aptekach mamy dwie grupy, czyli suplementy diety. Są to preparaty, które musimy tak naprawdę stosować regularnie, przez dłuższy czas, żeby one miały działanie. I druga grupa to są leki, które stosuje się doraźnie. To są leki bez recepty, właśnie o tych, o których mówiłam. I takim głównym lekiem, który został wprowadzony jako pildę bez recepty, to jest sildenafil, czyli kiedyś ta substancja występowała tylko w formie Viagry. A druga substancja, która została wprowadzona
Później jest tadalafil. Obie te substancje tak naprawdę działają na zasadzie tego, że rozkurczają mięśnie w prąciu, przez co do ciał jamistych może napływać krew. I to powoduje, że ta erekcja może nastąpić, ale ważne jest, że leki te działają tylko i wyłącznie wówczas, kiedy dojdzie do pobudzenia seksualnego. Czyli nie będą one skuteczne u osób, które mają problemy z popędem seksualnym. No i może zacznijmy od właśnie tego pierwszego wprowadzonego sildenafilu, który niegdyś występował tylko w Viagrze i często ludzie dalej tą nazwę tylko i wyłącznie kojarzą, ale Viagra to jest tak naprawdę nazwa producenta, który wyprodukował ten lek jako pierwszy. A co ciekawe, pierwotnie ta substancja była stosowana do leczenia nadciśnienia płucnego, a nie do zaburzeń erekcji. Dopiero z czasem zauważono, że również tutaj może znaleźć swoje zastosowanie. I sildenafil występuje bez recepty w dawkach 25 mg lub 50 mg. Jeżeli chodzi o receptę, to w dawce 100 mg też, w formie tabletek, które się połyka i popija wodą, lub w formie tabletek do żucia i rozgryzania, które najpierw trzeba rozgryźć i żując one się po prostu rozpuszczą i wtedy dopiero się je połyka. No i Europejskie Towarzystwo Urologiczne mówi, że powinniśmy zacząć leczenie sildenafilem od dawki 50 mg, czyli jakby tej większej, która jest dostępna bez recepty, a nie od tej mniejszej. Ale pamiętajmy, że jeżeli nie konsultowaliśmy tego z lekarzem, to zacznijmy może sobie od tej dawki mniejszej, bo zawsze stosujemy leki w dawce najniższej, skutecznej, jaka jest możliwa, ze względu na to, że uzyskujemy już efekt, który chcemy, a zmniejszając tą dawkę możemy ograniczyć działania niepożądane. Sildenafil należy łyknąć godzinę przed planowanym stosunkiem seksualnym. No i tutaj też jest taka ciekawostka, bo jeżeli łykniemy ten preparat razem z pokarmami, które są wysokotłuszczowe, wówczas on będzie się gorzej wchłaniał i będzie potrzebował więcej czasu, żeby zadziałać. Działanie tego leku to jest około 4-5 godzin, no i dlatego nie należy go stosować częściej niż raz dziennie. No i sildenafil występuje w różnych preparatach bez recepty, Mensil, Maxigra, Maxon, Inventum. Dużo firm zrobiło swoje preparaty, dlatego no tak naprawdę posługuję się tutaj nazwą substancji czynnej. Powrzucam Wam tutaj zdjęcia tych preparatów, ale tak naprawdę no to wszędzie jest ta sama substancja czynnie działająca, chociaż oczywiście pacjenci mówią, że na przykład ten u nich się lepiej sprawdza, a ten nie. Pomimo tego, że to jest ta sama substancja i ta sama dawka, ale oczywiście każdy organizm jest indywidualny, więc jeżeli tak jest, jeżeli coś jest takiego w tych preparatach, że lepiej się pacjenci po danym czują, no to czemu nie? Niech sobie kupują ten, który chcą. W ogóle jak wprowadzono oczywiście sildenafil bez recepty, to na początku jakoś tak za bardzo nie było ruchu, a później jak się wszyscy dowiedzieli, no to wtedy już poszybowało to wszystko w górę i sprzedaży poszły. Naprawdę jest to widoczne w aptece i też trochę takie może niepokojące, bo jak przychodzi piątek, no to oczywiście sprzedaż tego leku rośnie. No i głównie kupują go młodzi mężczyźni, którzy pewnie gdzieś na imprezę idąc, czy chcąc się dobrze zaprezentować przed swoją partnerką w weekend, kupują te preparaty. I w aptece mamy takich pacjentów, którzy przychodzą po ten preparat co piątek. No ale nie za dużo da się im przemówić, no bo to też jest ich sprawa, czy taki preparat chcą brać, czy nie chcą brać. Drugą substancją czynnie działającą, która została wprowadzona długi czas po sildenafilu, jest tadalafil. Tadalafil, tutaj wrzucę Wam firmę, która produkuje ten lek bez recepty. On występuje w dawce 10 mg w formie tabletek i wystarczy go łyknąć pół godziny przed planowanym stosunkiem seksualnym. Tutaj nie mamy tej interakcji, jeżeli chodzi o posiłki wysokotłuszczowe, więc to jest fajne na korzyść jakby tej substancji. I działanie jest do 36 godzin, czyli bez konsultacji z lekarzem. Maksymalnie raz w tygodniu można go stosować, ale jak się okazuje, no taki długi czas działania potencjalnego bardzo wielu pacjentom nie odpowiada. Oni wolą łyknąć często sildenafil,
który zadziała im w momencie, w którym chcą, a później już tej substancji nie ma w organizmie, niż tadalafil. Dlatego pomimo tego, że wprowadzono tadalafil bez recepty, to sprzedaż sildenafilu i tak jest większa. Przynajmniej z moich obserwacji oczywiście. A jeżeli te preparaty też bez recepty nie działają, wówczas należy skonsultować się z lekarzem. Być może on przepisze preparaty w większej dawce. W ogóle dobrze jest skonsultować to z lekarzem, bo często właśnie nie zdajemy sobie sprawy, że mamy jakąś chorobę podstawową, która może powodować w wyniku swoich zmian w organizmie, jakie wprowadza, zaburzenia erekcji. Co jeżeli chodzi o alkohol? Bo właśnie tak jak mówiłam, część mężczyzn w piątek wieczorem czy w sobotę kupuje ten lek i zastanawia się, czy można go łączyć z alkoholem. No więc, alkohol sam w sobie obniża tak jakby stres i jeżeli się okazuje, że po alkoholu tak naprawdę nasze zaburzenia erekcji mijają, no to być może to jest czynnik psychiczny i należy o tym pomyśleć, ale alkohol sam w sobie też może powodować zaburzenia erekcji i w związku z tym nie warto go łączyć z tymi preparatami bez recepty ze względu na to, że będą one znosić swoje działania. Swego czasu wiele kobiet zastanawiało się, czy jeżeli tak naprawdę powiedzmy prądzie jest odpowiednikiem łechtaczki, ponieważ w łechtaczce też są ciała jamiste, do których napływa krew, to czy jeżeli kobieta łyknie właśnie te preparaty bez recepty, to osiągnie lepszą satysfakcję seksualną, czy coś się zmieni. No i okazuje się, że nie. Niestety u kobiet ten preparat nic nie zmienia, dlatego kobiety no nie powinny go łykać, bo ma jednak dużo działań niepożądanych, które mogą być też dla pacjentów niebezpieczne. I właśnie u chorych, którzy mają problemy z sercem czy z nadciśnieniem, zawsze trzeba skonsultować tą sprawę, jeżeli chce się takie preparaty brać, bo rzeczywiście też część chorych na serce bierze leki, które wchodzą w bezpośrednie interakcje z tymi substancjami czynnymi. Dlatego zawsze, jeżeli są jakieś zaburzenia rytmu serca, czy coś się dzieje, czy jakieś leki na serce są brane, wówczas należy skonsultować to z lekarzem. No i jeszcze opowiem Wam o takim pobocznym temacie, o przedwczesnym wytrysku. Tutaj dosłownie kilka zdań, ponieważ wielu mężczyzn po prostu nie wie, że przedwczesny wytrysk może być leczony. Przyczyn przedwczesnego wytrysku jest tak naprawdę kilka. Oczywiście może być to stres, lęk, chęć jak najlepszego zaprezentowania się przed partnerką, czyli takie właśnie napięcie. Może to być zbyt długa abstynencja seksualna, czyli zbyt duże napięcie seksualne. Przyczyną może być też zapalenie prostaty, czy jakieś stany infekcyjne, na przykład jakieś zapalenia dróg moczowych. Może to być też zmniejszone napięcie mięśnie zwieracza cewki moczowej. No i tak naprawdę, co możemy zrobić? Jest kilka takich kroków, które możemy spróbować. No i są w aptece dostępne bez recepty spreje z lidokainą, które 10-15 minut przed stosunkiem stosuje się na powierzchnię prącia. I tutaj jest ważne, żeby zastosować przy stosunku prezerwatywę, ponieważ jeżeli ta substancja znajduje się na powierzchni prącia i ma ona działanie znieczulające, to jeżeli ona zostanie przeniesiona na partnera, partnerkę, to wówczas oni zostaną znieczuleni. Ponadto są również dostępne, no i nie tylko w aptekach, bo są prezerwatywy, które już w środku zawierają substancję znieczulającą, więc tu już mamy tak jakby gotowy preparat, ale nie zawsze tak samo skuteczny. Dlatego jednak część panów dalej przychodzi po te spreje znieczulające. Do tego już po konsultacji z lekarzem można stosować leki przeciwdepresyjne, które w swoim działaniu widzicie, czyli te przeciwdepresyjne leki, depresja cały czas się przewija w tym temacie, jest ona bezpośrednio jakby powiązana. I leki przeciwdepresyjne mogą się bardzo dobrze tutaj sprawdzić. Są leki, które już typowo we wskazaniach mają, że są stworzone do leczenia przedwczesnego wytrysku. No a u pacjentów, u których dodatkowo występują zaburzenia erekcji,
Bardzo dobrze mogą się sprawdzić właśnie preparaty, o których mówiliśmy wcześniej, czyli zawierające sildenafil lub tadalafil, czyli te substancje, które są stosowane przy zaburzeniach erekcji. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, czy które chcielibyście, żebym opisała, no to dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, no i zasubskrybować, żebyście byli na bieżąco z nowymi materiałami. No i do następnego. Cześć!